Zimna i początkowo niezbyt odpowiednia do wygodnego życia Grenlandia to największa wyspa na Ziemi. To terytorium w niewielkim stopniu dotknięte działalnością człowieka. Co roku przyciąga coraz więcej turystów ze względu na swoją piękną przyrodę i wyjątkową kulturę. Pomimo tego wyspa wciąż pozostaje czymś nieznanym dla większości ludzi. Dziś dowiecie się, dlaczego ta lodowa wyspa została nazwana Zielonym Krajem. Jak autonomiczne terytorium większe niż Meksyk może mieć tylko 150 km dróg? Dlaczego miejscowe kobiety wolą nie posiadać dzieci? Do czego Donald Trump potrzebował Grenlandii i jak ludzie żyją na największej wyspie na świecie? Grenlandia leży w północno-wschodniej części Ameryki Północnej, przez co należy do niej z geograficznego punktu widzenia, zaś politycznie do Europy, gdyż wraz z otaczającymi ją małymi wyspami tworzy administracyjną jednostkę autonomiczną. Ta jednostka to terytorium Danii. Wyspę otaczają jednocześnie dwa oceany, Atlantycki i Arktyczny, a jej powierzchnia wynosi 2 166 000 km², co stanowi 50-krotność całej powierzchni Danii, wyłączając jednostki autonomiczne. Uważa się, że pierwsi mieszkańcy przybyli tam z Europy pod koniec X wieku, choć ludy arktyczne zamieszkiwały ją jeszcze przed odkryciem wyspy przez Skandynawów. Według pewnej sagi pierwsza osada Europejczyków powstała na Grenlandii dzięki Erykowi Czerwonemu, który został zmuszony do opuszczenia Islandii z powodu krwawej wojny. Dlaczego wyspę nazywa się Zielonym Krajem? Jak tłumaczy się słowo Grenlandia? Ten temat do dziś budzi kontrowersje. Niektórzy uważają, że był to wybieg mający na celu przyciągnięcie osadników, bo po powrocie na Islandię Eryk aktywnie zachęcał tamtejszych mieszkańców do przeprowadzki na nowe ziemie. W rzeczywistości w tamtych czasach panowało ocieplenie, dzięki czemu można było uprawiać dobre winogrona nawet w Wielkiej Brytanii. Porty skandynawskie w środku zimy nie zamarzały i dzięki temu otwarto żeglugę na Grenlandię oraz na Islandię. Morze było bezpieczne, nie pływały w nim żadne góry lodowe. W 986 roku Grenlandię skolonizowała duża ekspedycja złożona z 25 statków. Wyruszyli oni z północno-zachodniego wybrzeża Islandii, podczas gdy wybrzeża Grenlandii porastała zieleń, były tam gęste łąki i rozwinięta możliwość uprawy różnych warzyw, a nawet zbóż. W ograniczonych ilościach rosły też sękate brzozy górskie. Wyspa miała doskonałe warunki do łowienia ryb i polowań. To o tyle istotne, że kły morsów były wówczas cennym towarem eksportowym. Po pewnym czasie kolonia liczyła już 4000 osób. Zniknęła jednak pod koniec XVI wieku. W 1721 roku misjonarz Hans Egede znalazł tam tylko groby i ruiny. Eskimoskie plemiona nie wybiły jednak kolonistów grenlandzkich, bo ci byli dobrze uzbrojeni. Udało im się nawet nawiązać przyjacielskie kontakty, ale Grenlandczycy nie mieszali się z Eskimosami. Udowodniły to później badania grobów przeprowadzone przez naukowców. Stało się jednak coś gorszego. Ocieplenie dobiegło końca, a klimat Grenlandii gwałtownie się pogorszył. Pastwiska wtedy zubożały, zaś bydło zaczęło wymierać. Ser i tłuszcze, źródła ważnych witamin, przestały być produkowane w wymaganych ilościach, podobnie warzywa. Woda stała się zimna, co spowodowało, że ryby również zniknęły. Na przestrzeni wieków lokalni mieszkańcy wyczerpali też zapasy drewna, brzozy wycięto. Co więcej, nikt inny z Europy nie odwiedzał Grenlandii. Przeszkadzały w tym góry lodowe, a do tego trasę blokowali niemieccy piraci. Zaczęli oni atakować Skandynawów po upadku królów duńskich i nordyckich. Od tego czasu Eskimosi zaczęli dominować na wyspie i to właśnie ich nazywa się obecnie rdzenną ludnością Grenlandii. Jak więc to się stało, że wyspa należy teraz do Danii? Grenlandia była niezależną republiką do 1261 roku, a wtedy jej ludność złożyła przysięgę wierności królowi norweskiemu. W 1536 roku Norwegia i wszystkie jej zamorskie posiadłości zawarły unię z Danią, która uznała wyspę za swoją własność i wkrótce ponownie zaczęła ją kolonizować. Po rozwiązaniu Unii w 1814 roku Grenlandia pozostała częścią Danii. W XVIII wieku duńscy misjonarze, którzy przybyli na Grenlandię w nadziei odnalezienia potomków byłych europejskich osadników, spotkali jedynie Eskimosów, którzy obecnie stanowią większość populacji wyspy. Grenlandia to naprawdę wyjątkowa wyspa. W ponad 80% pokrywa ją lód, którego grubość w niektórych miejscach sięga 3 km, a lądolód Grenlandii okazał się drugim co do wielkości zaraz po Antarktyce.
Bez względu na to, co ludzie myślą o doniesieniach na temat globalnego ocieplenia, nie można zaprzeczać, że lodowce na Ziemi topnieją. Lód Grenlandii również topnieje. Uważa się, że jeśli pokrywa lodowa wyspy całkowicie zniknie, poziom morza podniesie się o około 7 metrów, co doprowadzi do poważnych konsekwencji. Według obliczeń naukowców potrwa to jednak tysiące lat. Przy takim biegu wydarzeń zobaczylibyśmy najdłuższy kanion na Ziemi, którego odkrycie ujawniono w czasopiśmie Science w sierpniu 2013 roku. To sukces kanadyjskich i europejskich naukowców. Długość kanionu pod lodami Grenlandii wynosi prawie 750 km, czyli prawie dwa razy więcej niż Wielki Kanion w Stanach Zjednoczonych. Klimat na wyspie klasyfikuje się jako arktyczny i subarktyczny, a osady koncentrują się głównie wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża. Znajduje się tam Nuuk, stolica Grenlandii. Ze względu na bliskość Morza Baffina i ciepłego prądu, różnica temperatur w mieście wydaje się stosunkowo niewielka. Średnia temperatura w lipcu wynosi 6 stopni Celsjusza, a w styczniu około minus 9 stopni. W większości Grenlandia to bardzo zimne miejsce. Najzimniejszy obszar znajduje się w centrum wyspy, gdzie zimą temperatura często spada do minus 60 stopni Celsjusza, a latem termometr nie przekracza minus 10 stopni. Jak ludzie mogą żyć w tak niesamowitym miejscu? W tej chwili około 88% ludności wyspy to Eskimosi, a pozostałe 12% to głównie Duńczycy i inni Europejczycy. Warto zauważyć, że Grenlandia to jeden z najsłabiej zaludnionych obszarów na świecie, o gęstości zaludnienia zaledwie 0,03 osoby na kilometr kwadratowy. Tubylcy poznali dobrodziejstwa cywilizacji w 1941 roku, kiedy na wyspie pojawili się amerykańscy żołnierze. Dzięki nim miejscowi zyskali duży wybór konserw, czekolady, gumy do żucia i innych drobnych przyjemności. Pomimo tego, że zaczęli wtedy importować żywność z lądu na Grenlandię, reszta usług pojawiła się tam znacznie później. Na przykład telewizja dotarła na wyspę dopiero w latach 70., choć w rzeczywistości wyspiarze musieli oglądać duńskie programy z kilkumiesięcznym opóźnieniem, bo czekali na dostarczenie kaset z nagraniami programów. Na Grenlandii nie ma niczego takiego jak klany czy plemiona, ale istnieją szanowane i znane rodziny. Jeśli chodzi o religię, 98% Eskimosów to luteranie. Miejscowa ludność posługuje się głównie grenlandzkim językiem eskimoskim, jednak dobrze mówi również po duńsku. Największe miasto na wyspie, Nuuk, leży 240 km na południe od koła podbiegunowego. Jego populacja wynosi około 17 tysięcy osób, podczas gdy na całej Grenlandii mieszka tylko 56 tysięcy mieszkańców. W Nuuk znajdują się kawiarnie i restauracje, centra handlowe, kilka supermarketów oraz hoteli. Główną gałąź gospodarki Nuuk stanowi rybołówstwo oraz łowiectwo, przy czym szczególnie popularne są kraby i halibuty. W ostatnich latach dobrze rozwija się również sektor turystyczny. Ludzi przybywających tam samolotami i statkami przyciągają ogromne lodowce, możliwość zobaczenia wielorybów, zamieszkania choć na chwilę w niesamowitym miejscu i podziwiania zorzy polarnej. Jednocześnie Grenlandia to region mocno subsydiowany, na utrzymanie którego Dania przeznacza rocznie około 600 milionów euro. Wygląd miasta Nuuk wciąż zaskakuje Europejczyków. Stare dzielnice z tradycyjnymi domami jednorodzinnymi sąsiadują z blokową zabudową z lat 70. Nie brakuje tam też stosunkowo nowych budynków, ale stare miasto wygląda szczególnie ładnie. Budynki nie są do siebie podobne, ale jednocześnie wyglądają spójnie. Tymczasem architektura miasta Upernavik, położonego w północno-zachodniej części Grenlandii, robi wyjątkowe wrażenie, szczególnie dzięki naturze. Wróćmy jednak do Nuuk. Ze względu na obecność portu międzynarodowego, miasto praktycznie nie ma problemów z zaopatrzeniem w żywność. W sklepach można znaleźć niemal wszystko, ale ceny nie należą do najniższych. Są o 30% wyższe niż w Danii. Na przykład tuzin jajek kosztuje średnio 30 koron, podczas gdy średnia pensja rdzennej ludności okazuje się raczej przeciętna. Według duńskich standardów większość niewykwalifikowanych pracowników otrzymuje około 15 tysięcy koron, czyli około 2500 dolarów. Rodzina na wyspie utrzyma się za takie pieniądze, ale na pewno nie będzie należeć do majętnych.
Co ciekawe, na Grenlandii nie ma połączeń drogowych ani kolejowych między osadami. Wiąże się to z cechami topograficznymi i klimatem, a także dużą odległością między miastami. W sumie na wyspie wybudowano tylko około 150 km autostrad, które znajdują się w tej samej okolicy. Aby dostać się z jednej osady do drugiej, trzeba skorzystać z samolotu lub statku, ale to możliwe tylko latem. Kolejne dwie popularne opcje komunikacji międzymiastowej to skutery śnieżne i oczywiście psie zaprzęgi. Na odległych obszarach Grenlandii sytuacja z żywnością przedstawia się gorzej niż w Nuuk, a miejscowi Eskimosi muszą opierać się o łowienie ryb w morzu. Kolejną niezwykłą cechą Grenlandii, która zaskakuje turystów, jest sztuczne przerywanie ciąży. Na każde 1000 kobiet w wieku rozrodczym przypada średnio około 30 takich przypadków, a dla porównania w Danii liczba ta wynosi około 12. Wynika to z problemów ekonomicznych, złych warunków mieszkaniowych i nieodpowiedniego wykształcenia. To nie wszystko. Grenlandczycy piją dużo napojów alkoholowych, co nie dziwi przy tak surowym klimacie, ale ich nadmierne spożycie często prowadzi do nieplanowanej ciąży. W obliczu licznych problemów Grenlandii w połowie sierpnia 2019 roku Donald Trump ogłosił chęć kupienia wyspy. Władze duńskie nie tylko poważnie potraktowały jego propozycję, ale na wszelki wypadek pospieszyły z odmową i głośną krytyką tego pomysłu. Projekt Trumpa może wydawać się absurdalny tylko na pierwszy rzut oka, ale Grenlandia należy do obszarów bogatych w surowce naturalne, wśród których znajdują się metale niezbędne do produkcji elektroniki. Ponadto, według przybliżonych szacunków, szelf grenlandzki może skrywać około 50 milionów baryłek ropy, a to na zawsze zmieniłoby historię wyspy. Jak widać, życie na Grenlandii to nie bajka. Najwyraźniej mieszkanie wśród lodowców i dzikiej przyrody nie należy do tak romantycznych, jak mogłoby się wydawać turystom. Ludzie nie spieszą się jednak, by masowo emigrować z zimnej i pokrytej lodem wyspy. To po raz kolejny dowodzi, że człowiek potrafi dostosować się nawet do najtrudniejszych warunków.